komendant Jacques, że tak jakby posterunek nie straci na jakości. A mi się wydaje, że ta współpraca Straży Miejskiej i Policji jednak troszkę poszła in minus, z tego względu, że pewne działania, które nawet Straż by chciała podjąć, no nie może, bo nie ma nikogo akurat w tym momencie na posterunku. I chciałbym, żeby tutaj komendant Straży też się wypowiedział, czy są takie działania, że należałoby podjąć, a nie ma z kim wejść po prostu w układ i skomunikować. Ja stanu bezpieczeństwa za rok 2008, a może być coś takiego, to jest taka moja sugestia. Jak Wysoka Rada, Pan Przewodniczący, to odbiorą, żeby przedstawić po tych zmianach, jak ewentualnie komisarz funkcjonuje, bo to zakłóci nam porządek, bo to się dyskusja skupi tylko nad tym tematem. I wydaje mi się, bo Pan Przewodniczący dotknął tutaj takiej rzeczy, wydaje mi się, że wręcz odwrotnie, teraz jest tak, że przedtem byśmy niekiedy prosili, Pan Komendant potwierdzi, nie, było trudno zmontować niekiedy drugą zmianę, nie? I krótko mówiąc, Adam, znaj człowieka, znaj, bo jest trudno. Teraz jest w pewnym sensie tak, że dzielnicowie realizują swoje zadania, patrol realizuje swoje zadania, Straż w sporadycznych przypadkach wyzywana, robi po prostu swoje, realizuje swoje zadania. Jest to w pewnym sensie uporządkowane. Jeżeli mamy wspólne działania, Wysoka Rada, na przykład zabezpieczenie imprez, zabezpieczenie procesu, sporządzamy plan, albo Adam jest dowódcą, albo ja jestem dowódcą i nie ma tu najmniejszych problemów, bierzemy żandarmerię. Ja tu nie chciałbym, żeby przekonywać, bo padło słowo, ja też troszkę, nie troszkę, też śledzę internet i wtedy ja byłem poza granicami, tam co niektórzy się rozpisywali, że kierownik taki wyjechał, to jestem ja, jestem tym kierownikiem, ale ja nie byłem zwolennikiem tego, żeby w komisariacie zlikwidować dyżurnych, to stanowczo jednoznacznie, jestem zwolennikiem takiej konkretnej, dobrej pracy, nie? Jeżeli przy czterech dyżurnych, Szanowni Państwo, było tak, wziąć urlopy, wziąć absencję, to dwóch przez cały rok ich nie było. Chodziło, to dezorganizowało służby patrolowe, dzielnicowe. Jeżeli nie dano, nie było możliwości piątego dyżurnego, no to znaleziono takie, a nie inne rozwiązanie. To sam komendant z tego, co ja wiem, że jest rozwiązanie takie doraźne, to też jest próba, jak to funkcjonuje. Na obecną chwilę to funkcjonuje, nie? I wydaje mi się, że w pewnym sensie, i rozmawiałem z kierownikiem ogniwa kryminalnego, nie żeby forować na przykład taką rzecz, i z Jackiem kierownikiem, i są jak, mówi w porządku. Ogniwo kryminalne realizuje swoje, nie zostawia świadka, ma zatrzymanego, realizuje, na przeszukanie trzeba jechać, jest patrolowiec, jest dzielnicowy. I jeszcze tu się teraz powtórzę, Straż Miejska realizuje swoje zadanie, trzeba, wymieniamy. I nie ma na obecną chwilę ja sam jestem zaskoczony, że to tak po prostu funkcjonuje. Dziękuję.